Witajcie drodzy kochani, pozdrawiam was serdecznie. W dzisiejszym programie chciałem poruszyć temat naszego ciała, a dokładnie czystości naszego ciała. Więc tak, czystość naszego ciała odnosi się do czystości fizycznej, to pierwszy punkt. I drugi punkt to będzie czystość duchowa. Poruszymy pierwszy punkt. A więc w Bhakti Jodze, w jodze, w której akurat jestem, w tym systemie jogi, bardzo ważna jest czystość naszego ciała, czyli po prostu ranny prysznic. Może być to prysznic ciepły lub zimny, ale właśnie musi być wzięty prysznic. Po każdej dużej toalecie, jeżeli można, jeżeli warunki na to pozwalają, po prostu wskazane jest wziąć prysznic całego ciała. Po prostu umyć całe ciało po dużej toalecie. Po małej toalecie wziąć, po prostu tylko obmyć ręce, wypłukać buzię, usta. Obmyć ręce i po prostu i buzię wypłukać i po prostu wszystko wypluć do zlewu. To jest właśnie taka czystość, która jest zachowana już od wiele setek, tysięcy lat, przestrzegana przez braminów w Indiach, przez ludzi, którzy chcą awansować duchowo. Jeżeli tej czystości nie ma w nas, czyli po prostu jesteśmy zanieczyszczeni, nie bierzemy prysznica, nie obcinamy paznokci, zapuszczamy długie paznokcie, zapuszczamy długie włosy, nie jest to wskazane dla nas mężczyzn. Jeżeli kobieta ma długie włosy, oczywiście jest jak najbardziej wskazane, ponieważ te długie włosy u kobiety dają jej witalność. Ale zarówno mężczyzna, jak i kobieta w jodze po prostu musi czyścić swoje ciało, musi czyścić swoje zęby przed pójściem spać lub po wstaniu z rana. Po prostu jest wskazane, po prostu, żeby dana osoba wyczyściła swoje zęby, swoją buzię. Jeżeli jest to możliwe, może wymyć swoje włosy, przemywać swoje włosy. Jeżeli jest to mężczyzna, dobrze jest po prostu mieć krótkie włosy i mieć sikę, taką jakby kitkę z tyłu, dzięki czemu energia negatywna wychodzi z naszego ciała właśnie przez tą kitkę, którą nosimy z tyłu. Jak zobaczycie, właśnie samuraje w Japonii czy chińscy mnisi również mają taką jakby kitkę i mają tą kitkę jakby związaną i mają takie dwa kolce jakby złożone z tyłu głowy. To właśnie jest po to, żeby dany mężczyzna miał po prostu energię witalną. Żeby ta energia negatywna mogła uchodzić przez te włosy, a jednocześnie, żeby osoba, dany mnich po prostu posiadał energię witalną. Ja dodam tak. Nie jest dobre jakby wiązanie się z osobami, które są na niskim poziomie, czyli po prostu jeżeli chcemy awansować duchowo w jodze, zachować tą czystość, również w sensie duchowym, znaczy tu już dotykam drugiego punktu, czyli czystość duchowa, no to po prostu nie jest dla kobiet, ani dla mężczyzn, łatwe łączenie się z drugą, z płcią przeciwną, czyli po prostu takie jakby rozluźnione, otwarte relacje kobiety z mężczyznami, i jak również mężczyzny z kobietami. W dzisiejszym świecie zachodnim widzimy właśnie te relacje z roku na rok, są coraz bardziej rozluźnione. Kobiety ukazują swoje dekolty, jak również mężczyźni ubierają się prowokująco w stosunku do kobiet. Także ja bym właśnie wspomniał, by zachować taką pewną wstrzemięźliwość w stosunku do osób z płci przeciwnej, po prostu mieć tylko relacje minimalne z osobą z płci przeciwnej. Jeżeli po prostu dany mężczyzna już jest w związku małżeńskim, musi traktować wszystkie inne kobiety jako własną matkę, czyli po prostu nie mieć luźnych relacji z innymi kobietami poza swoją własną żoną. Ja dodam, że właśnie sułtan w krajach arabskich miał tylko jedną kochankę, jedną kobietę, którą kochał, a tak naprawdę wszystkie inne były służkami na dworze wielkiego sułtana. Nie było w tym wszystkim jakby takich rozluźnionych relacji, tylko sułtan po prostu był tak mądry, że tylko utrzymywał relacje z jedną ze swoich kobiet. Tak naprawdę inne tylko były służkami. Dlatego wracam do czystości właśnie astralnej. Jeżeli osoba nie chce się zanieczyścić astralnie, musi po prostu przestrzegać pewnych zasad w celibacie, czyli po prostu nie jest zabronione posiadanie dziecka, ale po prostu wszystko musi być jakby kontrolowane i wszystko musi być jakby pod kontrolą. Co to znaczy? Pod kontrolą, czyli kontrolować swój umysł. Nie wpadać w jakieś przelotne związki,
mówię o mężczyźnie, jeżeli mężczyzna wpada w jakieś przelotne związki z kobietami, to na nic mu się to nie zda, ponieważ się tylko i wyłącznie może zanieczyszczyć karmą tych kobiet. Także nie będzie to dla niego, nie będzie dla niego po prostu z tej relacji żadnego pożytku. Zarówno mówię też o kobietach, jeżeli kobiety po prostu szukają asocjacji z mężczyznami na luźnych zasadach, po prostu na luźnych takich związkach, no z tego po prostu nic dobrego nie wyniknie, mogą się tylko zanieczyścić w związku z pewnym mężczyzną lub z pewnymi mężczyznami, po prostu może dojść do zanieczyszczenia astralnego, subtelnego danej kobiety. Jeśli chodzi o czystość ciała, jeszcze dodam, że bardzo ważnym aspektem jest u mężczyzny trzymać paznokcie obcięte. Po prostu mieć niedługie paznokcie, niedługie włosy. Jeżeli da radę, to po prostu myć głowę dosyć często. Jeżeli można do tego użyć pewnych ziół naturalnych lub szamponów ekologicznych. Nie polecam szamponów, które są syntetyczne, które są na bazie chemii. Po prostu te szampony mają pewne związki chemiczne, które wchodzą do naszego mózgu, także w tym wszystkim po prostu trzeba mieć jakąś kontrolę i stosować produkty naturalne. Na marginesie chciałem Wam, drodzy kochani, skomentować, iż nasza firma Energy Aron posiada promiennik, który jest odpromiennikiem z minerałów, jest bardzo zdrowy. Na linku pod YouTube'em znajdziecie nasz odnośnik do aukcji. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.